Siema, witam wszystkich oglądających mój kanał. Mamy niedzielę, pogoda taka średnio najeżdża, ale dobrze, bo nie za gorąco. Co do tej WS-ki, co ostatnio nagrywałem filmik, no to nie zrobiłem jej. Podejrzewam, że tam jest wina jakiegoś gaźnika, że to zalewa gaźnik i cały czas to jest cały większy problem tego. Bądź jeszcze układ wydechowy nie przepuszcza dobrze spalin, ale to jest mało prawdopodobne, żeby aż tak to źle chodziło. Ale to mniejsza większość. Także tam nie pomogło ani wymiany kondensatorów, ani tam przerywaczy, ustawianie tam zapłonu, przestawianie, ustawianie gaźnika bez skrótca, skrótcem, nic to nie pomogło. Także nie wiem, co to na razie. Postaram się gdzieś załatwić, może jakiś lepszy gaźnik oryginalny i wtedy sprawdzimy, czy to będzie miało jakiś sens. Teraz druga sprawa, gaźnik w kobuzie. Mam problem taki, że kapie mi z tej dziurki, tak jakby tej, od co wciąga powietrze, poddyszę główną. Czy macie kogoś tam do wicjusz, M coś pisał, jeżeli kolego oglądasz film, no to bym był chętny na jakąś regulację, czy przez ciebie, czy coś, jakoś przesłać ci ten gaźnik, wysłać. Po prostu nie mam w tym doświadczenia w tych gaźnikach. Nie wiem, jak tam go naprawiać, co tam trzeba by było wymienić, żeby ten gaźnik zaczął normalnie działać i może byś mi pomógł w tym temacie, jeżeli oczywiście się rozliczymy, jak wszystko trzeba, po prostu no, kwestia tego, że nie mogę tego dojść. A z ostatnim razem przy kopaniu aż pękł kopniak. Złamało się tam na rączkach, to się wygina, także no jest nieciekawie. O, co tu jeszcze? Kwestia motorynki już jest rozwiązana. Motorynka poszła. No mam jeszcze tego sztywniaka. Jeżeli ktoś by tam był chętny, to wiem, że cena nie jest atrakcyjna i tam, że nie ma do niego dokumentów, ale jego tanie nie oddam na pewno, bo to jest z jednego kawałka i jest w oryginale, nic nie malowane, nie robione. Cóż tu mogę jeszcze powiedzieć? No, z tym kobuzem to się mam, bo powiem szczerze, było coś takiego, że jak go tylko przeprowadziłem, to mi zapalił. Pracował normalnie, bez ssania, z saniem wszystko chodziło jak trzeba. Porobiłem, ja myślę tego, że gumę założyłem to od filtra i te paliwo nie wykapywało, tylko szło do silnika, bo automatycznie mi przez to zapalać, także guma łącząca filtr powietrza razem z gaźnikiem, bo po założeniu tej gumy mi zaczęło właśnie go zalewać. Także z tym kobuzem teraz się mam trochę i nie, na razie jeszcze nie doszło do elektryki tam do końca. Bo widzę, że jak nawet gdzieś tam się kopie go czy coś, to nie podświetluje, światło się nie świeci, także albo nie łączy, albo nie ma, z żarówkami problem jest, nie widać. A to już jest najmniejszy problem, aby go zrobić, żeby on w końcu ładnie zapalał i pracował. Bo iskra jest ładna, fioletowa, duża, ale to jest problem z gaźnikiem. O. No i na chwilę obecną to jest tyle na razie, no, z tymi motocyklami. Dzisiaj sobie odpoczywam i tyle w temacie, no. Nie wiem, jak to będzie w tym tygodniu, co tam będzie dalej. Na razie musi noga odpocząć od tego kopniaka, bo nakopałem się niemało. Boli, a jeszcze kobus ma to, że potrafi właśnie kopnąć w drugą stronę, odbić. O. I na chwilę obecną tyle w tematach tych WS, jak i komarków i tak dalej. Przyjdzie nowy tydzień, zobaczymy, co tam przyniesie nam do dobrego. Może coś na złomie się wyhaczy, jakieś graty. Czas pokaże. O. No cóż, nie przedłużając. Przepraszam, nie przedłużając tutaj tej pogodanki, to
Życzę wszystkim miłego weekendu, tej niedzieli, miłego całego tego tygodnia, żeby szybko minął, żeby znowu był weekend. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie. I mówię, jeżeli ktoś by mógł mi pomóc w temacie tego gaźnika Pagaza, to bym był bardzo szczęśliwy i na pewno się odwdzięczę w jakiś sposób, jeżeli będzie taka możliwość. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, hej.